Mały chłopiec z tatą przyszli do środek na komary, tylko z zaznaczeniem, czy jest taki środek, żeby one jeszcze przed śmiercią cierpiały. Pachnie. Po co ci smaruje w ogóle? Pachnie. Teoretycznie w jakimś stopniu na pewno odstraszy jakiś procent kleszczy. Są jakieś olejki, ja kupowałem. Coś tam działa, geranium działa i bodajże jest geranium. Czyli dzisiaj nie łowicie, tak? Jak nie łowimy? Jak nie łowimy, jak jesteśmy w trakcie. Spokój się, ludzie zaczynają się wycofywać i powiem ci szczerze, że jak dojdzie do takiego boomu, że będziemy mogli się spotykać, to będzie hajamecha i ludzie się zaczną bić. Czemu? Bardzo długo, jak jesteś z jakąś grupą społeczną, to się docieracie. A jak się wycofujesz... Przykład masz namacalny tutaj dowód, wędkarze się zobaczy, jak fajnie. Fenomenalnie, bez cięcia. Zobacz. Na jakim tam jesteś, kurwa, etapie? Właśnie zaczynam przygotowania. Która jest godzina, kurwa? Nie wiem. No ale o co ci chodzi znowu? No to jest pierwszy raz od 2 tygodni. Jesteśmy prawdopodobnie na 4 dni. Więc trzeba się nacieszyć, nie? Łonem natury. No nie łaź tu. Ciągle. Albo właśnie, nie chcesz. Że to się nie rozpadło, to cud. Jak się rozpadnie, to się kupi lepszą, nie? Jakie bogacze. A na kąby. W kamerzystka. Podaj mi. O, pięknie mu to podałaś. W swoim stylu. Gdzie chcesz, żeby ci dać? Nie wiem, na miejsce, nie? Może najlepiej. Na jakie miejsce? Grażyna wskaże ci drogę. Mości Grażyna? Mości? Waść panno, waść pani. Mógłbym powtórzyć wzór? Nie widziałem. Ale wydaje mi się, dlatego, że nie widziałeś na odległość, wydaje mi się, będę się upierał przy tym, że jest dobra. Nie widziałem, tylko taki przykucz. Tu prawie wpadł. Dobra, rzucaj drugą. A to jego wędka. Ej, tam jest chyba lepszy. Dawaj, dobrze. Nie ma. Strzało. To co się działo? Coś tam brało. Nie, to ja idę. A to idziesz spać, no zaraz go sieknę. Dawaj tutaj mój stołek i kawer. Będziesz zmieniał kołowrotek? Nie, mam swoją teorię, ale na razie jeszcze nie chcę mówić, o co chodzi. Jaką? Założę ten sam. Przecież 3 koszyki już straciłeś, to po jaką cholerę? Mi się wydaje bardziej, że to zrwanie koszyka wynikało z tego, że ta żyłka się skręcała. Te malutkie przelotki musiało się gdzieś zaczepiać i zryw, nie? Aha, bo ty wędkę zmieniasz, a nie kołowrotek. Zobaczymy, czy zadziała. Tej wędki to już nie używałem, oho. Co to za wędka w ogóle? Nie, pierwsza karciówka. Też się zrobił taki nieład. Dobrze. Czemu tak go? Wiem. Bo go od razu stracisz. O, proszę, jakiś mały jeszcze. Wszystkie torby, wszystkie skrzynki są pełne niespodzianek. Wędkarzy, nie? Kurde, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. A ja już panikę siałem, no. A tu masz sól himalajską. Tu jeszcze masz jakieś skarby. No tu jakbyś się skaleczył i włożył tu rękę, to masz też co na 100%. Jezu, trochę zadziała, ale jakie fajne pudełko. Brawo, na staranie. I do brzegu jest. Do brzegu jest. Do brzegu. Uff. Cholera. Co to było?
Bo za, po zawiści ma, dlatego. Ty się ze mnie cały ranek śmiałeś, nie? Zasłużyłeś sobie. Koszyk, dochody ci poleciał. I co? No nic, to zostaje wszystko jak jest, tylko dojdzie tu PV-ka i leci z powrotem do wody. Dobra, ja sobie pograbię. Sprząta, bo tu przecież jest bardzo brudno. Nie wolno pozwalać rozprzestrzeniać się dziadostwu. Roz! Kura, może na statywie postaw aparat i wyrywaj jezioro. Ja, leszczy. Ale fajny leszczy chyba będzie. Ciężki, bo to dziewczyna jest. Zobaczyć. Nie no, to jest dziewczyna, więc ją chyba wypuścimy od razu, bo ona jest tak pewnie słaba bardzo. Gdzie tam płyniesz? Nie no, ładny ten leszczyk, bardzo ładny. Popłynęła mnie, a więcej będzie miał, około 4 na pewno. Leszczyka, tego cyka, jeden kurcik. Teraz się mogę relaksować. Trochę nadmucham ponton. Nareszcie zrobi się jakaś rywalizacja. Co to było, kura? Nie wiem. Ja na noc ściągam wędki chyba. Jak ma lać. Jak myślę, mnie to też zostawię. Tak? Zobaczę, jak będzie. Zależy, jaki będzie wynik. Na razie ściągam. Aha, no to ja nie. Mleczny leszczyk. Kura! Chodź szybko! Dobra, już nie musisz. Wiesz, jak walczył? Tak fajnie las do brzegu. To znajdź powód i zrób tak, żeby już się to nie stało. Is just a promise of. Postaraj się teraz. Kura. Trzymaj kciuki. Ale głośno pikało. Walcz. Kura, pomóż mu, bo on nie wie, o co chodzi. Ja nie chcę pomóc. Zaraz obydwu wam nakopię do dupy. Czemu on się spina? Dajmy tu blankę. A ty się nie śmiej. Będziesz następny w kolejce. Czemu tobie ryby nie biorą? Ale się nie wypinają przynajmniej. Kura, co możesz do powiedzenia? Oprócz gratulacji. Nic. Dobry, strasznie. Dobra, dobra. Cześć, dobra, okej. Dobra, dzięki. Dzięki. Wiatr ze wschodu, ryby chodu. Groza, normalnie groza. Jak w grozie. Dzień dobry! Dobry! Żyjesz! Żyję! To miasto na tej górce i już jest pierwszy strumień, za chwilę będzie drugi strumień.
Już z góry ścieka strumień, na dół się leje i z każdej następnej kałuży coraz dalej. Tam będzie ślisko na tym, nie? Nie przejadą. Pytałem, oni na tej miejscu są po raz pierwszy. Ja im mówiłem, że panowie... Taki pierdolnik tam w nocy, że jakby nie padało i krążyłyby lisy, to oni mnie tam wszystko furgałoby, hopie tak. No, przestało padać. Zajrzyjmy. Idź po ta butelka. Jaką butelkę? Nie. Ni. Ni. A po co mam iść po tą butelkę? Żołnierze, którzy mówią ni. Przez pierwsze pół roku nie złapaliśmy ani jednej ryby na wierzchu. Ja to pamiętam. Dopiero po pół roku któryś z nas złapał jakieś leszcze. Albo to było od razu kapie. Tacy byliśmy zawzięci, a jeszcze tacy głupi byliśmy wtedy, nie? Jak można przez pół roku nie złapać ryby jakieś, nie? Trzeba by było zarzucić chyba wędkę. Idę. Dariru-rira. Dararirara. Na-ra-na. Łobiot! To zbieranie. Idziemy. Jak na szybko to jest, nie? Nieprzyjemne. Ja połowę rzeczy nie wiem, gdzie mam. Do pana, to zero. Jednym leszczem. No niestety, na smutno się ten wyjazd jakoś tak kończy, nie? I tak gwałtownie się skończył. No może nie będzie tak źle. No. Jak kura przyjedzie kotek po... Kotek już ma wiek swój, także... No, kotek to już jest dziadunio. Także... Właściwie babcia. Babcia. Ty tak przecież kura z Wiolą ją uratowali. Przedłużyli jej życie o kilka lat, nie? Już dwa razy chyba. Dwa razy, no. Ona już miała, już lekarze mówili koniec z nią, a tu... Nie, oni uparli się i uratowali kotkę. Z Wiolą podlecieli. Pewnie. Oni tak łatwo jej nie dadzą odejść.